Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii z Imperator Rom, gdzie zagramy, tak jak wspominałem ostatnio, no, pewną monarchią heleńską. Między innymi ja mówiłem jeszcze przed premierą gry, że plan jest przynajmniej taki, żeby zrobić trzy serie do Imperator Rom, jedną dla każdej formy rządów. Mamy już grę Republiką za nami, no więc zostały nam tak naprawdę plemiona i monarchia, więc zagramy sobie teraz monarchią, a dokładnie pewną monarchią heleńską, która, jak powiedziałem, walczyła z Atenami m.in. w wojnie peloponeskiej. Jej nazwa zaczyna się na literę S. No i też oczywiście wspominałem, że mówimy tutaj o monarchii, przynajmniej z punktu widzenia mechaniki gry, bo spotkałem się, że to różnie była ta forma rządów określona, niekoniecznie jako monarchia, no ale o kim mówię? Oczywiście mowa jest o słynnym This is Syrakuzy. Czyli tak, zagramy sobie Syrakuzami. Syrakuzy walczyły w wojnie peloponeskiej przeciwko Atenom. Dokładnie rzecz biorąc, Ateny w trakcie wojny peloponeskiej, czyli konfliktu, można powiedzieć, głównie między Spartą i Atenami, dokładnie między nich stronnictwami, można tak to powiedzieć, w pewnym momencie stwierdziła, że w sumie dlaczego by nie wyprawić się, zrobić tutaj, jak tutaj nasz jest główny przeciwnik, dlaczego by nie poprowadzić ekspedycji tutaj na Sycylię i nie podbić Syrakuz. Oczywiście ja tutaj bardzo upraszczam, ponieważ tutaj są bardziej troszeczkę skomplikowane rzeczy, jak między innymi to, że Syrakuzy tak naprawdę były, jeśli dobrze pamiętam, praktycznie jedyną kolonią dorycką chyba na Sycylii, podczas gdy większość tam w lokalnej kultury to było tak naprawdę grecjońscy, no ale to jest już zagłębianie się w rzeczy, których w tym momencie ani nie mam czasu za bardzo w tym materiale, ani też nie jestem do końca pewien, ponieważ moja wiedza na temat tej kwestii jest już troszeczkę, no, można powiedzieć, zakurzona i musiałbym sobie to wszystko przypomnieć. W każdym razie z Ateny dokonały ekspedycji, żeby tutaj właśnie podbić Syrakuzy, ukorzyć, ujarzmić, jakkolwiek to byśmy nie chcieli nazwać. No i Syrakuzy właśnie w trakcie tej właśnie najazdu ateńskiego, czy tej inwazji, czy całej tej ekspedycji, zwróciły się z prośbą o pomoc do Sparty, no i Sparta im wysłała, jeśli dobrze pamiętam, chyba jednego czy dwóch generałów, więc można powiedzieć, że troszeczkę to taki system, jak znamy to z XX wieku, gdzie byli tak zwani instruktorzy sowieccy, gdzie właśnie walczyli w różnych państwach, właśnie byli wysyłani jako instruktorzy, żeby wspierać właśnie walkę przeciwko na przykład Amerykanom, powiedzmy Wietnam, czy państwa tutaj arabskie walczące właśnie z Izraelem. W każdym razie to, co chcę przekazać, jest to, że ta ekspedycja okazała się kompletną porażką. Spora część floty została zniszczona ateńskiej. Cała armia ta ekspedycyjna została praktycznie zniszczona. W większości albo zmarli, zginęli z głodu, z wyczerpania, z braku zaopatrzenia, czy zostali po prostu pobici, czy zginęli w trakcie walki, albo zostali po prostu schwytani jako niewolnicy. Bardzo niewielka część, jeśli w ogóle kiedykolwiek udało im się wrócić kiedykolwiek do Aten. A generałowie tej ekspedycji ateńskiej zostali ścięci w Syrakuzach. No i w tym momencie tak naprawdę to przeważyło szale w tej wojnie peloponeskiej na korzyść Sparty, ponieważ to był duży wysiłek finansowy, no i strata floty, która była jakby kluczową siłą Aten właśnie w tym konflikcie. No i jeszcze strata tego manpowera, tych puli żołnierzy, obywateli, którzy właśnie wruszyli na tą ekspedycję, była dużym ciosem dla Aten. No i tak naprawdę już było kwestią czasu, jak Ateny przegrają właśnie ten konflikt, tę wojnę peloponeską, i faktycznie przegrały, ale i tak jest, tutaj można powiedzieć, że w wielu szacunkach jest, czy mówi się właśnie, że szacunek, czy jest dużo wyrazów podziwu właśnie za to, jak Ateny, mimo takiej potężnego uderzenia w ich zasoby i surowce, no po prostu byli w stanie kontynuować jeszcze tak długo i ciągnąć tą wojnę peloponeską. W każdym razie to byłoby na tyle. Więc zagramy sobie Syrakuzami, tak jak wspomniałem, nazwiemy sobie nawet naszą nazwę save'a, oczywiście Syrakuzy, albo lepiej jeszcze This is Syrakuzy.
No i rozpoczniemy rozgrywkę. Jaki jest plan? Odcinki mają trwać od 20 do 25 minut. Oczywiście zawsze się tak zarzekam. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się zmieścić w tych 20 do 25 minutach. Ponieważ też już serię jakąś z Imperatorą mamy za sobą i tutaj nie będę też dokładnie tłumaczył patologicznie każdej mechaniki, tylko jeszcze bardziej się będę może skupiał na tym, że dlaczego podejmują taką, a nie inną decyzję. Tutaj mamy wydarzenie związane właśnie z Agatoklesem, czyli naszym władcą, naszym tyranem. Tyran, tutaj chodzi o to, jak to stanowisko jest nazywane, czy przywódca Syrakus to jest tyran i w ogóle w starożytnej Grecji tyran to nie ma tak negatywnego wydźwięku, jak my znamy go dzisiaj. Jak my mówimy, że ktoś jest tyranem, no to jest raczej negatywnym znaczeniem, podczas gdy w starożytnej Grecji to częściej funkcjonowało po prostu jako stanowisko autokraty czy despoty, może tak mniej czy więcej powiedzieć. I właśnie Agatokles w rzeczywistości ogłosił się królem Sycylii i co jest ważne, powiedział, żeby jego synowie nie tytułowali się królami, bodajże nie zasłużą na to, więc w każdym razie to jest tak ciekawe, że owszem, oni byli na przykład tyranami, jego synowie byli oczywiście tyranami w Syrakuzach, ale nie byli jednocześnie królami Sycylii i praktycznie on jako jedyny chyba z całej tej dynastii tytułował się jako król Sycylii. Ale to też moja pamięć może być tutaj troszeczkę zakurzona. Jeśli ktoś ma dokładniejsze informacje, to niech mnie poprawi w komentarzach. No dobrze, tak czy siak, tutaj mamy decyzję. Albo zwiększamy opinię wszystkich państw tutaj na wyspie o 20 o nas, to jest bez sensu dla nas, albo dostajemy roszczenie na całą Sycylię, więc oczywiście sobie z tego skorzystamy. Kolejna rzecz, co będziemy teraz robić, to oczywiście od razu szykujemy się tutaj do wojny, to będzie taki rush, po prostu budujemy sobie spawning pulę, budujemy masę zergelingów i będziemy sobie tutaj wszystko to rushować. Bierzemy sobie małżeństwo, znajdujemy sobie jakąś młodą niewiastę, ona jest, o matko. A i tak na szczęście teraz statystyki jeszcze małżonki nie mają żadnego znaczenia. Syna i tak już posiadamy, znaczy chyba nawet więcej jak jednego syna, jeśli dobrze pamiętam. Tak, mamy dwoje dzieci, jednego syna i córkę. Bierzemy sobie nasze wynalazki, zwiększymy sobie podatki i zmniejszymy sobie koszt wysuwania nowych roszczeń. Wybierzemy sobie tutaj nowe idee. Tutaj jest standardowy zestaw, tutaj się nie ma co zastanawiać. Bierzemy sobie omen Aresa. No i tak naprawdę tutaj możemy już szykować się do odpauzowania rozgrywki. Tutaj jeszcze powiedzmy parę oddziałów tych najemników. Nie najemników, tylko uczników. Tutaj przydzielimy sobie oczywiście Agatoklesa i tutaj wywołujemy oczywiście wojnę o Sykanię. No i dobra, więc tutaj powinniśmy dotrzeć 7, więc to niestety troszeczkę będziemy za późno. Dobra, więc tutaj będziemy chcieli zgromadzić nasze siły, powinniśmy dzięki temu szybko ich pobić, bardzo dobrze. No więc, no i tutaj będziemy oczywiście kontynuować sobie to oblężenie. Tutaj bierzemy 2000 żołnierzy i tutaj bierzemy sobie 2000 żołnierzy. Tym się nie przejmujemy. Tutaj sobie wyślemy tych dodatkowych 7000 żołnierzy. Gotówkę mamy, no to tutaj będziemy oblegać sobie ten Akragas, tutaj floty nie musimy wysyłać tak naprawdę, więc tutaj sobie popłyniemy, dobra, nie, robimy tak, tak, tak i tak, sobie płyniemy w ten oto sposób, tutaj będziemy chcieli w sumie podzielić sobie to na pół, część zaokrętować, albo za chwilkę w sumie. Dobra, tutaj za niedługo powinniśmy, mam nadzieję, wygrać to oblężenie. Zmieniamy politykę na agresywną. No i dobrze, dobrze, no w końcu weź padnij, że. Będzie to łupienie delikatne, jak można łupić delikatnie oczywiście. Bierzemy gotówkę. Tutaj akurat sobie weźmiemy każdą rodzinę, przygarniemy do nas. Tak naprawdę bierzemy tutaj armię, tutaj mamy dwa razy po 2000, no i zaraz będziemy gotowi tutaj tak naprawdę do kontynuowania naszej wojny. Dobra, więc tutaj sobie was weźmiemy i z 1 maja ruszamy na wojnę.
Dobra. Pierwszy ten, możemy jeszcze wybrać sobie tutaj nowy wynalazek. Weźmiemy sobie ustandaryzujemy miary. Więc tutaj będziemy oczywiście chcieli zaatakować i tutaj zwiększymy sobie naszą armię główną, weźmiemy forsowny marsz. Dobra. Tutaj sobie staniemy, tutaj płyniemy, tutaj dokonamy desantu. Dzielimy na pół. I tutaj płyniemy już. Plan jest ogólnie taki, że nie chcemy walczyć niepotrzebnie z tymi dodatkowymi 7000 żołnierzy, bo to są dodatkowe straty niepotrzebne. Nawet jeśli tutaj mają niskie morale, to i tak raczej bym nie zdążył właśnie tego pierwszego dnia, żeby tutaj wszystkim tym się zająć. I teraz tak. Dzięki temu, że przejęliśmy to miasto, już nie mogą tutaj przepłynąć, ponieważ blokujemy ich przesmyk. Przesmykiem, no i tak naprawdę tutaj będziemy sobie teraz kontynuować to oblężenie. Mamy jakąś tutaj rodzinę. No, gratuluję, ty zostaniesz dowódcą tutaj tego oblężenia. Więc tak naprawdę tak to będzie wyglądać. Będziemy sobie tutaj teraz to oblegać i nawet nie będziemy musieli tak naprawdę, co najważniejsze, nie będziemy tutaj musieli w żaden sposób naprawdę z nimi walczyć, ponieważ jak tylko zdobędziemy Murgantię, to będziemy mieli możliwość przejęcia całych ich terenów. Więc tutaj oni mogą sobie szkolić żołnierzy ile chcą, my nie będziemy tutaj niepotrzebnie wytracać żołnierzy, ponieważ będą nam potrzebni do walki z Kartaginą. Więc tak to wygląda. Możemy sobie przyspieszyć tutaj do piąteczki. Tutaj mamy za naszego dowódcę, mamy tak naprawdę dosyć dużą szansę powinniśmy mieć, bo nasz dowódca daje plus 2 do umiejętności oblegania. No już mamy tutaj wyłom. 21%, dobra. A, tak naprawdę jest 29%. Tutaj niestety coś jest skopane z tym wyświetlaniem. To jest 36%. I mamy cechę mściwy. Zwiększa nam finezję, ale obniża charyzmę. No, niestety. Albo stety, albo niestety. Jakkolwiek na to nie patrzysz. Chociaż w sumie dzięki temu tak naprawdę zmaksymalizowaliśmy nasze punkty, bo mieliśmy w takim razie 7-5, więc tutaj nie dostawaliśmy ani do żadnego punktu. Jak zmniejszyło nam się z charyzmą, też nie straciliśmy żadnego punktu generowanego miesięcznie i tutaj zyskaliśmy jeden miesięcznie, więc w sumie to bardzo dobrze. I dostaliśmy 4 niewolników. Bardzo fajna rzecz. Tutaj wyślemy kogoś z was na... Tak, wyślemy Filemona. Filemon jest bezużyteczny. Nie będziemy się tak przejmować. No i Murgantia jest zdobyta. W takim razie bierzemy sobie tutaj cały wasz teren, bierzemy gotówkę i mamy zwycięstwo za nami. Oczywiście tutaj was... A po prostu was wygnamy. Więc tak, czyli to mamy z głowy, więc teraz popłyniemy sobie tutaj. Będziemy chcieli teraz zgromadzić tutaj gdzieś sporą armię w dwóch miejscach. No i będziemy zaraz gotowi do walki z Kartaginą. Co Kartagina robi w tym momencie? Prowadzi wojnę z Balarią i Iliensją. Jak widać, nie idzie im to zbyt dobrze, więc powinniśmy mieć dosyć spore szanse tutaj dobrze sobie poradzić w tym konflikcie. Kogo nam tutaj przede wszystkim tak... Potrzebujemy kogoś z rodziny Zagreidów, więc tutaj dowódcą floty zostanie Ewandros Zagreid. A tutaj dla tych łuczników możemy kogoś z Emiliusów. Dobrze, no więc tutaj płyniemy sobie, op. A więc dobra, tutaj nie ma co, tak jak powiedziałem, zwlekać. I też zależy nam, czekajcie, to jest Sikania, tak, Sikania. Więc chcemy wywołać oczywiście wojnę o Sikanie, nie o Sikulię. Tutaj oczywiście szybko dokonujemy desantu. Z wami zrobimy sobie forsowny marsz w ten oto sposób. Podczas gdy was, tutaj mamy co jeszcze, dwie rodziny, które nie mają żadnych stanowisk. No, za chwilkę powiedzmy tym się zajmiemy. Was zgromadzimy w jednym. No i tak ruszymy. No i dobra, więc tutaj powinniśmy szybko was pokonać. Dobra, tutaj mieliśmy do czynienia z łucznikami. Tutaj będziemy kontrolować port. Was pokonaliśmy. Teraz tak, możemy armię stąd zabrać. I flotą wylądujemy sobie w naszym porcie, bo nie ma co potencjalnie tracić floty ni armii.
No i będziemy oczywiście kontynuować sobie nasz wesoły marsz na terenie Kartaginy. Tutaj ruszymy. Tutaj oczywiście złupimy w delikatny sposób, nazwijmy to. Strasznie dziwnie brzmi dla mnie delikatne łupienie. I to, co będziemy chcieli zrobić, to jest tak naprawdę teraz rozbudowa naszej floty, bo będziemy musieli oczywiście się zająć tymi panami. Tutaj będziemy chcieli, powiedzmy, jeszcze z 8 trirem. No więc tak naprawdę w tym momencie kontrolujemy Wargol. Powinniśmy za niedługo być w stanie... powinniśmy za niedługo być w stanie wziąć to, co chcemy. To stracimy niestety troszeczkę punktów. No i tak naprawdę teraz będziemy obserwować sobie, jak to wszystko się toczy. Nasza flota tutaj jest, nasz dowódca floty jest o wiele lepszy od tego ich admirała. No i zobaczmy, czy możemy wziąć to, co chcemy. Możemy wziąć prowincję, nie możemy oczywiście wziąć całej gotówki, ale będziemy chcieli potencjalnie wziąć całą gotówkę Kartaginy, czy przynajmniej jakąś tam część. Będziemy obserwować tutaj, że tak długo jak tutaj nie będzie floty kartagińskiej, nie dokonają tu ponownie desantu, bo tak naprawdę jeśli my byśmy zaczęli próbować tutaj dokonać desantu na to, co oni tutaj, to by tutaj wylądowało, no to by źle dla nas wyglądało tak naprawdę ta sytuacja. Gotówki jeszcze mamy spokojnie. Tutaj sobie popłyniemy i tutaj kiedy 10, więc też możecie wypłynąć. Ok, tam walczymy i bardzo szybko, jak widać, wygraliśmy z tymi panami. Więc będziemy tutaj sobie pływać, zgaduję, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i powinniśmy prędzej czy później tą flotę ich zająć się ich flotą. Dobra, udało nam się zgarnąć dodatkowe galery, widzę. Dobra. Ok, czyli udało nam się. Co zrobimy teraz? Podzielimy sobie flotę na pół. Będziemy chcieli tak naprawdę mieć, no powiedzmy jeszcze... O, jedną flotę tutaj na pół. No i tutaj będziemy chcieli, żeby te dwie rodziny też były, miały jakieś tam stanowiska. I tutaj musimy przydzielić kogoś z rodziny Ogólni, tak? Czyli tutaj Ogólnius, Volero Ogólnius. No i rodziny powinny być już zadowolone, bardzo dobrze. Możemy zwołać Omen, na razie nie ma potrzeby wołania Omenu. Nasza flota oczywiście jest o wiele słabsza od floty kartagińskiej, na szczęście tutaj na ten moment nigdzie ich nie widać. To jest flota chyba... A, to jest ta flota, z którą ja walczyłem, więc tutaj sobie popłyniemy. Postaramy się was rozbić. I tutaj płyniemy. I widzę, że tutaj już dokonali desantu. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Przy takiej flocie ja tutaj nawet nie mam co potencjalnie mieć jakiejkolwiek szansy, żeby ani dokonać sensownego desantu, bo mają tam ciężką piechotę, mają lekką piechotę, mają słonie. No i przy takiej flocie, no to przecież oni moją flotę tutaj by zmietli na śniadanie. Więc tutaj będziemy musieli troszeczkę spuścić stonu niestety. Więc zredukujemy troszeczkę żądania finansowe. Więc weźmiemy sobie troszeczkę... 420 talentów, to brzmi tak dosyć zabawnie, 420 talentów. Bierzemy oczywiście te dwie prowincje, no i mamy zakończoną sukcesem zwycięską wojnę z Kartaginą. Ale oczywiście nie będziemy na tym kończyć, no bo gdzie? Musimy iść za ciosem. W tym momencie sobie zjednoczymy Sycylię. Dzięki czemu mamy tutaj nazwę Sycylia, czyli mamy już pierwszą formację za nami. Co będziemy chcieli zrobić? Tutaj będziemy oczywiście chcieli zmienić politykę na asymilację kulturową. Tutaj też by się wypadało to zmienić, ale tutaj tak czy siak póki mamy, to jest ta nasza główna gdyby prowincja, tutaj lojalność zawsze nigdy nie jest problemem, więc możemy z tym jeszcze chwilkę poczekać. Dobra, więc gromadzimy w takim razie armię. To, co będziemy chcieli zrobić, to jest oczywiście zaatakować, rozpoczniemy tutaj chyba od Hiponionu. Wy prowadzicie, macie sojusz z Messapią i walczycie z
Dobra, więc w takim razie będziemy chcieli wysunąć roszczenia tutaj na Hiponion. To jest pojedyncze miasto, niestety, tylko, ale zależy nam na tym, żeby teraz zaatakować, póki jeszcze nikt tutaj nie atakuje. Więc dobra, tutaj będziemy sobie tak to rozwijać. Punkty religijne na ten moment sobie zachowamy. Okej. Okay. Mamy kogoś, kto jest nielojalny. Ty jesteś... ty chciałbyś jakieś stanowisko, powiadasz, tak? Och, jesteś bezużyteczny. No, ale niech ci będzie, więc dostaniesz kolejną połowę floty. Tutaj, jak się nazywałeś, to byłeś chyba... to jesteś ty, Krates Zagreit. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, 3+. Więc tutaj armią przechodzimy na drugi brzeg. No i... rozpoczynamy od podboju Kalabrii. Będziemy oczywiście chcieli jak najszybciej to wszystko tutaj. Dobra, tutaj idziemy. Flotę gromadzimy w jednym miejscu. Dobra, tutaj oczywiście nie ma co całej armii trzymać podczas oblężenia, więc tutaj wycofamy główną naszą armię. A, bo ty jesteś teraz nielojalny. Jak wygląda twoja lojalność? A, ty będziesz nigdy nielojalny. To cię przekupimy. Chociaż punktów mi szkoda troszeczkę. Tego też mi szkoda. No więc musimy tak naprawdę poczekać. No nie, no bez sensu. Też nie mogę poczekać tego wszystkiego. Aha. Dobra, no nie ważne. Tutaj sobie popłyniemy. Tutaj powinniśmy wygrać z tymi panami. O, i zdobyliśmy nawet kolejną. Bardzo fajnie. Zdobyliśmy kolejną triremę. Dobra. I teraz tak. Z wami będziemy chcieli też niedługo zaatakować. Na Brutie będziemy chcieli wykorzystać to, że w tym momencie są zajęci walką i wtedy sobie przejmiemy tutaj raczej bez większego problemu tą Tempsę. Manpower wygląda znośnie tak naprawdę na ten moment. Tutaj tak, tutaj by się przydało to zablokować, ten port przede wszystkim. No i właśnie w tym momencie, kiedy już podbiliśmy ten port, to już nie ma sensu. Oczywiście przyjmiemy na siebie, bierzemy sobie i nasza ranga zwiększyła się, zwiększył poziom się rangi. Tutaj możemy zobaczyć, jakie są te rodziny, czym to są Piteidzi, Peitidzi, Nefaridzi i Pyrydzi. Powiem szczerze, a to jest kultura jakaś egipska, nie, to ja was po prostu okrzyżuję. Dlaczego by nie? No i to byłoby chyba tak naprawdę, wydaje mi się, dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tutaj będziemy chcieli jeszcze poczekać chwilkę, póki oni tutaj będą walczyć. Tutaj będziemy chcieli to wykorzystać, tak jak powiedziałem, zaatakować. Tutaj możemy mieć odpowiednią armię. Jest szansa, że stracimy negatywną cechę. No niestety, nie straciliśmy. A, szkoda. Chcą, tak, ach, mogliśmy się zgodzić, no nieważne. W każdym razie tutaj widzimy, że tak, tutaj też oni są oblegani, więc to też nie jest ten konflikt taki, gdzie w pełni pomyśli... a, nie, jednak cofam. Dobra, tutaj mamy co do czynienia, tutaj jest wasza świta, więc tutaj moglibyśmy sobie armią ruszyć na południe i zniszczyć waszą świtę i potem ruszyć na północ. Ach, tutaj się wycofaliście. No to nic. Plan jest następujący. Mamy punkty. Mamy. Fabrykujemy roszczenie na Kalabrię. Wy macie sojusz z Messapią, ale to wam nie powinno zbytnio pomóc. Tutaj macie dosyć dużo tych oddziałów, ale mamy też nasze oddziały. Powinniśmy tutaj raczej bez większego problemu sobie z tym poradzić. Tutaj możemy jakiś szlak handlowy sobie zawiązać. Możemy sprowadzić więcej zboża, do czego by nie, bardzo dobrze. Mamy wewnętrzny szlak handlowy i możemy oczywiście zgodzić się na to, żeby się importowali od nas. Możemy tak naprawdę też zażądać sobie tutaj najemników. Co prawda gotówki nie mamy zbyt dużo i to by nas kosztowało sporo. Ale pytanie jest, czy chcemy
Ach, wypadli po prostu tutaj, no. Ci po prostu. Tak mnie czasami denerwują ci braci. Ale to będzie już w kolejnym odcinku. Tutaj szybko zakończymy sobie to małe starcie. Bardzo fajnie. Tutaj okręty zaparkują w porcie. A ja się z wami pożegnam i będę wam życzył miłego dnia. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!